witam Was serdecznie. Z tej strony Chorąży Jóźwiak. Mam dla Was, moi drodzy, komunikat. Chciałbym Was zaprosić na wiec pokojowy, który odbędzie się w dniu 12 marca bieżącego roku w Warszawie na Placu Zamkowym o godzinie 14.10. Tematem tego wiecu i głównym hasłem będzie pokój tak, wojna nie. Idziemy do wolnej Polski. Jesteśmy według mnie w połowie drogi, ale musimy iść dalej. Według mnie to, co teraz się dzieje, to jest szaleństwo i musimy to szaleństwo skończyć jak najprędzej dla naszego narodu, dla nas samych, naszych dzieci i wnuków. Według mnie jesteśmy już w połowie drogi, musimy dalej to ciągnąć. To, co stało się w Kaliszu, to było misterium narodowo-patriotyczne i musimy to dalej ciągnąć. Dlatego Was wszystkich serdecznie zapraszam. W dniu 12 marca spotykamy się w Warszawie na Placu Zamkowym o godzinie 14.10. Czołem Wielkiej Polsce. Rodacy Kamraci, znajdujemy się w Lasach Przysuskich przy mogile poległych żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 roku. Ci żołnierze zginęli tutaj podczas nalotu Luftwaffe w 1939 roku, broniąc swojego kraju. Takich mogił na terenie tych lasów jest mnóstwo. Ci ludzie mieli swoje matki, swoje żony, dzieci. Kamraci, czy chcemy, żeby ta sytuacja z powrotem wróciła? Nie chcemy. Dlatego zapraszam wszystkich na pokojowy wiec do Warszawy. Pokój tak, wojna nie. Czołem Wielkiej Polsce. Zapraszam na wiec, który jest pod hasłem Pokój tak, wojna nie, który odbędzie się w Warszawie pod kolumną Zygmunta o godzinie 14.10, 12 marca. I pamiętajcie, najgorszy dzień pokoju jest lepszy niż najpiękniejszy dzień wojny. I tyle w temacie. Spotykamy się w Warszawie.